Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kawiarence Piosenka o Porcelanie w Dworze Miłosza. I chcę, żebyśmy bardzo serdecznie przywitali gościa tego wieczoru. Ojciec Tomasz Dostatni jest z nami. Witamy bardzo serdecznie. Dominikanie wracają na swoje włości. Często są tutaj u nas. Krasnogruda do nas nie należała w Sejna. Musisz sobie włączyć to światełko, tak. Tak. I bardzo mi jest przyjemnie, że możemy wspólnie z ojcem Tomaszem przeprowadzić dzisiejszego wieczora rekolekcje poetyckie. Właśnie, poczekaj, pokaż mi. Musisz sobie połączyć. Które zatytułowaliśmy Miłosz Herbert, wiersze późnej starości. Czyli będziemy dzisiaj czytali wiersze i odnosili się do wierszy z dwóch ostatnich tomów. Zarówno Miłosza wierszy ostatnich, jak i Herberta epilogu burzy. A chcę przy tej okazji powiedzieć, że sam temat tych rekolekcji zrodził się z takiej potrzeby, którą dosłyszałem od młodych ludzi, młodych poetek, poetów, którzy byli tutaj zgromadzeni na Wielkim Księstwie Poezji na przełomie czerwca i lipca. I to oni uświadomili mi, że jest jakiś problem z taką przepaścią pokoleniową, a nawet może tutaj nie o przepaść pokoleniową chodzi, tylko jest problem z tym, że młoda kultura, już nie mówię tylko o literaturze, nie obcuje, coraz mniej ma szansy obcowania z tekstami, z dziełami powstającymi już na progu drugiej przestrzeni. I to jest oczywiście rzecz do zastanowienia się, czy to rzeczywiście jest problem. Można powiedzieć, że każdy ma swój czas i że młode pokolenia mają swój inny czas, swoje inne receptory odbioru. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który mi próbował uświadomić, dlaczego młodzi ludzie dzisiaj nie lubią mistrzów, nie chcą mieć mistrzów, autorytetów, jak się bronią przed tym. I w dużej mierze ja to rozumiem, są różne powody tego, bo mają różne uczulenia, różne doświadczenia, często bolesne, z autorytetami czy mistrzami, różne stopnie zawodu. Różne wiadomości do nas docierają o życiu osób, które chcielibyśmy uważać za autorytety i że jest taki trend do tego, żeby się po prostu bronić przed tym, przed wieloma rzeczami próbujemy się bronić dzisiaj i bardzo wiele z tych naszych instynktów obronnych, nawet dzieci swoje chcemy bronić, ma bardzo racjonalne i gruntowne umotywowanie. Pytanie jest tylko, czy rezygnując w ogóle z tego obszaru, wtajemniczenia, nie tracimy czegoś bardzo istotnego. Czy tutaj ta luka, która powstaje, ta wyrwa, która powstaje, nie ma jakichś bardzo dalekosiężnych i głębokich duchowych konsekwencji. Więc to jest temat do przemyślenia, który będzie pewnie nam towarzyszył tego wieczora w refleksjach, ale będzie się przewijał również dalej. I obiecałem
już tym młodym twórcom, że przyszłe Wielkie Księstwo Poezji poświęcimy na spotkaniu starych poetek, poetów z młodymi, zarówno tymi, tymi, którzy jeszcze żyją, albo ich utworami, a tymi, którzy mieliby szansę ich na nowo posłuchać. My żeśmy w pograniczu w ogóle rozpoczęli, tak naprawdę, jeżeli pamiętacie nasze początki pracy właściwie od takiego odbudowania. Może to był pierwszy most, który próbowaliśmy odbudować między zdegradowaną starością, tradycją, ludźmi starszymi, których się gdzieś tam ukrywało po kątach, bo wstyd ich było światu pokazać, światu dyskoteki, nowoczesnej kultury i wszystkiego, co do przyszłości należy. I w dużej mierze to jakby wynikało z tego, że wyciągaliśmy z kątów zapajęczonych strychów pamięć, starą pamięć i tych, którzy jeszcze ją posiadali, próbując zainteresować młodych tym światem i tym bogactwem, które się gdzieś skrywa. I okazało się, że nie wcale, że tutaj nie było potrzeba wcale jakiegoś przymusu czy narzucania czegokolwiek, że to jest taka głęboka wewnętrzna potrzeba również od strony młodych ludzi. Więc również o tym myślę, kiedy będziemy czytali wiersze późnej starości Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta. Myślę o takim czymś, co odnajduję w sobie już od bardzo dawna, jeszcze od pierwszego zaglądania do tomów poezji zbiorowej, do czasopism. Zawsze było we mnie coś takiego, że lubiłem je oglądać od końca i czytać od końca. Jest tutaj z nami Wojciech Bonowicz, z którym będziemy mieli jutro spotkanie, na które od razu już Państwa zapraszam, z Tygodnika Powszechnego. I pamiętam, jak czytałem Tygodnik Powszechny, to zawsze czytałem go od końca. Nigdy mnie nie za bardzo interesowało to, co jest na pierwszej stronie. Tak samo jak każdą inną prasę, ten nasz taki zwyczaj przyjmowania tego, co najważniejsze, na pierwszą stronę okładki, to jest ten największy boom, uderzenie, ciach, ja, to się dzieje, to jest ważne. A tam na końcu były właśnie różne drobne ludzkie sprawy, małe teksty, małe wspomnienia. W zeszytach literackich, w Tygodniku Powszechnym, w polityce taka drobnica życiowa, egzystencjalna, losowa. I czasem na tyle mnie to wciągało, że już nie miałem czasu na tą pierwszą stronę i na to główne uderzenie, na które, jak każdy, kto w mediach pracuje, wie, że proporcja między nawet cenami, czy jakością, czy ważnością pierwszej strony wobec tych ostatnich jest prawdziwą przepaścią. Więc tak też czytałem Miłosza i Herberta od momentu, kiedy ich opus się domknął. Herberta w 1998 roku, Miłosza w 2004. Że czytam ich od końca. I im bardziej, tym więcej się zatrzymuję na tych ostatnich wierszach. I tym bardziej one stają się, trudno powiedzieć, ważniejsze, ale czymś tak innym, tak niezwykle dojmującym w swojej inności, takiej właściwie, będziemy zresztą o tym wszystkim mówić, że jeżeli człowiek wejdzie w to głębiej, jakby się zacznie nasączać tym, to nagle zupełnie inne bramy percepcji, oglądu świata mu się otwierają. I to nie musi być związane z wiekiem koniecznie. Właśnie Zbigniew Herbert, umierając w 1998 roku, był dużo młodszy od Czesława Miłosza. Miał 74 lata, urodził się w 24. Miłosz, jak umierał, miał 93.
ale usłyszycie Państwo, wydaje mi się, że nie będzie wyczuwalna różnica wieku w tych wierszach. To nie o to chodzi. Ta bliskość ostatniej granicy, tego momentu, jak Herbert pisał, kiedy ręce odpadają od wierszy. I coś zupełnie nowego się zaczyna przed nami. Jest tutaj decydujący. Więc do takiej sfery właśnie chcemy dotrzeć, tych dwojga poetów. Przez jakiś czas, jak może niektórzy z Państwa tutaj obecni pamiętają, mieliśmy tutaj spotkania na temat trudnej przyjaźni Miłosza i Herberta i na temat konfliktu, który ich mocno podzielił. Był też na to czas, żeby i o tym rozmawiać, od tej wielkiej przyjaźni i takiego pokłonu młodego poety Zbigniewa Herberta przed mistrzem Czesławem, po gorący konflikt. No ale zobaczycie Państwo w tych ostatnich wierszach, co się z tym dzieje. I to też jest ważne, jak to zupełnie trafia do innego wymiaru i te rzeczy, którymi żeśmy się tak fascynowali, o tutaj Herbert przeciwko Miłoszowi, ciach, ciach, jak to wszystko znika w którymś momencie i co innego staje się zupełnie ważne. Więc Zbigniew Herbert tak pisze właściwie na łożu śmierci, przykuty do łóżka chorobą, pod respiratorem. Ostatnie swoje wiersze 98 roku. I Miłosz, i nazywa je epilogiem burzy. I Miłosz pisze wiersze w latach 2002-2003, które ukażą się kilka lat, chyba dwa lata po jego śmierci dopiero. Wiersze ostatnie. Miłosz, którego pamiętamy, który był też pod opieką szpitalną profesora Szczeklika w Krakowie. On już na stałe osiadł w Krakowie od 2000 roku. Właściwie nie wyjeżdżał z Krakowa poza wyjazdem na pogrzeb Karol, swojej żony. Właściwie osiadł w Krakowie, pisze te wiersze w Krakowie i nawet mamy gdzieś takie świadectwo doktora Szczeklika, kiedy lekarze podpowiadali Miłoszowi, żeby mógł jeszcze dłużej żyć, jeszcze być podtrzymywany nowoczesną medycyną i wyrwał się z niego taki krzyk, nie. I w sierpniu 2004 roku, 14 sierpnia, odchodzi. Więc tuż przed tymi momentami zostawili po sobie te dwa tomy wierszy, o których będziemy mówili. Ale zanim zaczniemy je czytać, to chcę, żebyś Tomku też i swoje słowo wprowadzenia dał. Ja dosłownie bardzo krótkie takie słowo. Ten cały pomysł, to całe spotkanie, czytanie wierszy zostało nazwane rekolekcje. Myśmy z Krzysztofem już tu kiedyś przed paru laty prowadzili taki projekt rekolekcje z Miłoszem. Wtedy zatrzymaliśmy się nad jednym dużym dziełem, traktatem teologicznym Miłosza, też napisanym z dwa lata przed śmiercią. I to hasło rekolekcje to jest taka praktyka Kościoła katolickiego, ale nie tylko. Rekolekcje to jest słowo od łacińskiego recoligare, to znaczy zbierać na nowo albo powtarzać. I to jest słowo, wydawałoby się, z języka bardzo religijnego, ale to jest pewien czas. Rekolekcje zakładają pewien czas. My tu spędzimy dzisiaj jakiś czas, ale też zakładają pracę duchową.
nie tylko pracę intelektualną, ale pracę duchową. I wydaje mi się, że takim wymiarem tej pracy duchowej to jest zatrzymanie się nad codziennością. Przychodzimy, mamy jakieś swoje sprawy w głowie, swoje sprawy do załatwiania. Żyjemy często w dużych miastach, które są bardzo, bardzo ruchliwe, bardzo szybkie. I powiem, że i to jest takie pytanie, tak? Czy poezja przydaje się do odnowy duchowej? Będziemy o tym rozmawiać, szczególnie kiedy pojawi się u Herberta taki wiersz, właściwie kilkustopniowy, który nazywa się Brewiarz, ale do tego wrócę. Do tego wrócę. Chcę zwrócić uwagę właśnie na ten moment takiej pracy duchowej. Krzysztof wspomniał o takim może zderzeniu z najmłodszym pokoleniem, że literatura, sztuka, ale też i kultura, poezja, to jest nie tylko praca intelektualna, nie tylko praca pisarska, ale to jest dla mnie całkowicie praca duchowa. Praca duchowa. Nawet jeśli będą tacy poeci czy tacy pisarze, którzy będą dokonywali jakiejś redukcji, już nie chcę jej nazywać czy metafizycznej, czy duchowej, ale ja patrzę inaczej na literaturę. To się wzięło z tego, że ja jestem księdzem, jestem dominikaninem, ale ja przez kilka lat, o tym też w pewnym momencie powiem przy Herbercie, studiowałem literaturę polską i literaturę rosyjską. Pisałem swoją pracę u jednego z najlepszych polskich w drugiej połowie XX wieku krytyków literackich czy historyków literatury, u profesora Jana Błońskiego. I pamiętam to, też wspomnę odnośnie Herberta, bo to będzie ciekawe. Ja się nie zajmowałem ani Miłoszem, ani Herbertem, ale chcę pokazać bardzo wyraźnie ten wymiar pracy duchowej. I wtedy, te paręnaście lat temu, kiedy takie rekolekcje nad tym traktatem teologicznym przeprowadziliśmy, to było trochę pokłosie. Ja mieszkałem przez kilka ładnych lat w Czechosłowacji, w Czechach. I ja doprowadziłem do wydania takiego numeru dominikańskiego czasopisma, które nazywa się Salve. To jest trochę tak jak miesięcznik w drodze. To była inicjatywa Czechów. I cały jest poświęcony traktatowi teologicznemu Czesława Miłosza. On został wtedy przetłumaczony na język czeski i było kilkanaście osób, zarówno Polaków, jak i Czechów, poproszonych o komentarz do tego traktatu teologicznego. Nikt nie próbował robić z Czesława Miłosza, bo to byli za poważni ludzie, pisarza religijnego, ale nikt też nie dokonywał redukcji, że problemami religijnymi, ale problemami religijnymi nie dewocyjnymi, nie jakimś na przedłużeniu, zresztą to jest bardzo miejscami dramatyczna refleksja w tym traktacie teologicznym Czesława Miłosza. I nagle się okazuje, że te wątki, te echa są też w tych ostatnich jego wierszach bardzo wyraźnie pokazane. I to jest właściwie mój kontekst do tego, co będziemy w tej chwili z Krzysztofem robili, czyli będziemy czytali i komentowali wiersze dwóch poetów. Jak zauważył Krzysztof, tak, mówimy starych poetów, ale między nimi, jak umierali, było 20 lat różnicy. Ja na co dzień mieszkam w klasztorze w Szczecinie, od paru lat mieszkałem w Lublinie i w refektarzu, czyli w jadalni, siedzę obok najstarszego polskiego dominikanina, seniora, jak się to mówi, polskiej prowincji Dominikanów, który ma w tej chwili 93 lata. No nie mamy starszych, ale ludzie żyją dłużej. Tak, i to jest ojciec, który nie jest żadnym intelektualistą, nie był żadnym profesorem, ale zdaje sobie sprawę, że jest bardzo sprawny umysłowo. I dla mnie to jest wielkie i wezwanie, i taki szacunek, bo ja go
często pytam o jego pamięć. On pochodzi między Zamościem a Szczebrzeszynem, z małej miejscowości Zawada. I pytam go o jego rzeczy, które pamięta. On bardzo chętnie się tym dzieli, zarówno przed wojną, w czasie wojny, później, że lata, to jeszcze wielu ludzi żyje. I dam tylko tak na koniec jeden przykład. Poprzednia powieść Andrzeja Stasiuka, gdzie on opisywał stojące nad Bugiem w 1941 roku wojska niemieckie, które za chwilę zaatakują Związek Radziecki, to ten ojciec Florian to bardzo dobrze pamięta, bo miał 10 lat. I opowiada ze swojej perspektywy małej miejscowości, jak właśnie ci Niemcy, bo przecież oni się przygotowywali do tego ataku. I takich momentów, myślę, że to jest ciekawe dopytywanie starych bardzo ludzi o to, co oni pamiętają. I tu w tych tekstach zarówno Herberta, jak i Miłosza, przynajmniej w formie literackiej, będzie takie zadawanie pytania, ale to do dzieła. To jeśli pozwolisz, Tomku, to ja zacznę od wiersza, którego nie ma w tych dwóch tomach, ale który moim zdaniem do nich wprowadza. I potem po prostu chcę powiedzieć parę słów wprowadzających do tomu Zbigniewa Herberta jako całości. Ten wiersz pochodzi z poprzedniego tomu Rovigo i nazywa się Dotrze sława Miłosza. To jest ten sam tom, w którym ukazał się ten niechlubny, antymiłoszowski wiersz Herberta Hodasiewicz, o którym żeśmy tutaj wcześniej rozmawiali. W tym samym tomie jest taki oto wiersz. Nad zatoką San Francisco, światła gwiazd, rankiem mgła, która dzieli świat na dwie części. I nie wiadomo, która lepsza, ważniejsza, a która jest gorsza. Nawet szeptem pomyśleć nie wolno, że obie są jednakowe. Aniołowie schodzą z nieba. Alleluja, kiedy stawia swoje pochyłe, rozrzedzone w błękicie litery. Do Czesława Miłosza. I już nawet nie chcę na razie przywoływać tego tonu takiego pogodzenia się, czy takiego pięknego wewnętrznego ukłonu, który Herbert tutaj robi wobec Miłosza. Ale chodzi mi w ogóle o ten ton pisania, kiedy stawia swoje pochyłe, rozrzedzone w błękicie litery. Bo myślę, że tak też pisał Herbert elegię, epilog burzy. To bardzo dziwny tom. W takim sensie, że on jest, te wiersze są tutaj ułożone alfabetycznie. Porządek wierszy w tym tomie nie jest porządkiem wcześniejszych układów wierszy Herberta. One zawsze były przemyślane pod kątem konstrukcji tematycznej, związanych partii tekstu. A tutaj nagle po prostu od pierwszej litery, od A do Z. Jak się wiersze zaczynają? Jakby chciał znaleźć zupełnie inny porządek, inną logikę dla myślenia wierszem, myślenia poezją. Jakby o co innego, jakby wybić z takiego toru, że to człowiek, ja konstruuję swój świat tomu poetyckiego. Tutaj konstruuje ten świat jakaś inna logika, alfabetyczna.
i która nagle niespostrzeżenie potem nabierze jakiejś siły, jakichś związków, łącząc rzeczy, które byśmy wcześniej, może nawet sam Herbert by nie dostrzegał, konstruując, po prostu jest inny rodzaj porządku, jakby poza moją ręką, włączony tutaj do układu tego tomu. I wiersz, znaczy i tom otwiera wiersz Babcia. Moja przenajświętsza babcia w długiej, obcisłej sukni, zapinanej na niezliczoną ilość guzików, jak orchidea, jak archipelag, jak gwiazdozbiór, siedzę na jej kolanach, a ona mi opowiada wszechświat od piątku do niedzieli. Zasłuchany wiem wszystko, co od niej. Nie zdradza mi tylko swego pochodzenia. Babcia Maria z Bałabanów. Maria doświadczona. Nic nie mówi o masakrze Ormian, Armenii, masakrze Turków. Chcę mi zaoszczędzić kilku lat złudzenia. Wie, że doczekam i sam poznam, bez słów, zaklęć i płaczu, szorstką powierzchnię i dno słowa. Jeszcze tylko jeden komentarz, bo w jakim sensie ten wiersz łączy się mi z tym niezwykłym obrazem, który Herbert wybrał na okładkę epilogu burzy, Giorgione Burza. Bardzo tajemnicza postać, to jest obraz w ogóle przypisywany Giorgionowi, do końca nie wiadomo, czy na pewno on był, umarł bardzo młodo, mało śladów po sobie zostawił, 1506 rok. Burza. Widzicie tutaj burzę państwo? Półnaga kobieta starsza z dzieckiem na kolanach. Maleńkim. Dająca życie, jakby zaraz, jakby karmiła piersią przed chwilą. I jakiś młodzieniec po drugiej stronie. W ogóle tajemnica rzecz, jak Jan Białostocki pisał o tym obrazie, to wspominał, że historycy sztuki odkryli, że pod powierzchnią tej postaci była wcześniej namalowana przez Giorgione naga kobieta. Ale w ogóle czyste życie, promieniujące światłem, narodzeniem, siłą życia, narodzinami dziecka i gdzieś tam daleko w tyle zachmurzone niebo, gdzieś tam przebiegająca błyskawica daleko, daleko. Tak jakby to był ten obraz, który chciała Herbertowi dać babcia. Tak zanim odkryje na dnie tą szorstkość, to żeby nie być pozbawionym, oderwanym od tej świetlistej siły. I taki będzie chyba cały ten tom obu ich. To znaczy, że świadomości tego bardzo szorstkiego, ciemnego dna w konfrontacji z tym, co może być świetliste, co może dawać życie i co może być przezwyciężeniem ciemności. Kiedy Krzysztof wybrał ten wiersz Babcia, jak ja go przeczytałem, to za chwilę państwo pozwolą, że podzielę się pewnym obrazem czy pewną opowieścią. Ja zresztą bardzo lubię stosować opowieści do tego, żeby przedstawić to, co myślę. Ale zanim tą opowieść bardzo krótką przywołam, to jeszcze trzy zdania, trzy myśli odnośnie Herberta.
Kiedy wspominam to seminarium u Jana Błońskiego, to było seminarium, profesor przychodził do dwóch młodych dominikanów. To nie było seminarium dla iluś tam osób, tylko on do nas przychodził przez 3 lata. Już właśnie to mówię. Tym drugim dominikaninem był człowiek, który pisał pracę z Herberta. Więc ja słuchałem, było to dla mnie bardzo, wiadomo, ciekawe doświadczenie. I tu powiem coś dosyć krytycznego o tym moim współbracie, którego znałem prawie od dzieciństwa. On potem był, zresztą ja go o to poprosiłem, był redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze przez kilka lat. Potem był przeorem dużego klasztoru w Krakowie, potem został naszym przełożonym, prowincjałem. I muszę powiedzieć właśnie to słowo takie krytyczne, że przyglądając się potem jego życiu, nie zauważyłem, żeby on był uważnym czytelnikiem Herberta. To znaczy chcę pokazać i powiedzieć, że czytanie poezji, nawet zajmowanie się poezją, niekoniecznie musi wpływać na życie człowieka, albo to życie gdzieś przykryje tą poezję. Drugi moment. To pamiętam, jak na nasze wykłady z metafizyki przychodził Wojtku żyjący, chyba profesor Władysław Stróżewski ciągle, bardzo wiekowy. I któryś z braci, to są lata 80., nawet początek lat 80., głęboka komuna. Jak Państwo pamiętają, o książki nie było łatwo. I on wchodzi do sali i widzi, że leży jakiś tom Herberta. I on z taką dziecięcą fascynacją się pyta, a skąd brat to ma, gdzie to można kupić? Wielki polski metafizyk, zajmujący się również poezją, estetyką. Ja to pamiętam do dzisiaj, tęsknotę za poezją. I trzeci wątek, zanim przejdę do tej babci. Ja zabrałem ze sobą Zbigniewa Herberta Raport z oblężonego miasta, wydanie samizdatowe, które ja czytałem 40 lat temu w przychodni w Poznaniu, już byłem w zakonie, w szpitalu. To nie jest tylko kontekst, ta książka stanu wojennego. Tam jest wiele innych rzeczy. Mówię to dlatego, żeby Państwo zobaczyli, że ja mam inne, jak gdyby inny klucz do czytania poezji niż Krzysztof i dlatego może to nie jest zderzenie, ale to będzie bardzo ciekawe. Kiedy przeczytałem ten tekst Babcia i kiedy tam jest mowa o tym, że babcia zaoszczędziła, to jest taki podmiot liryczny, młodemu człowiekowi opowieści o zagładzie Ormian, to ja sobie przypomniałem wydarzenie, które miało miejsce w domu mojej siostry, która mieszka w Białowieży, też ze 40 lat temu. Mój szwagier jest entomologiem, jest profesorem i to był jakiś jego kolega. On już był chyba na pewno po doktoracie, może po habilitacji. Zeszliśmy na temat Żydów, jak to Polacy często ze sobą się spotykają. I ten człowiek mi zaczyna opowiadać o mordach rytualnych, o dodawaniu krwi do macy. Ja się zapytałem go, a skąd pan to wie? A on mi mówi, babcia mi opowiadała. Zapytałem go, a skąd babcia pochodziła? Spod Chrubieszowa. I dla mnie ta opowieść jest również pewnym kluczem do tego wiersza Herberta, bo my opowieści naszych babć, bo tu już nie chodzi tylko o starszych ludzi, możemy idealizować, ale one niekoniecznie muszą być prawdziwe. Albo mogą przedstawiać pewien rodzaj stereotypu. Ja sobie to uświadomiłem, czytając ten wiersz Babcia, kiedy Herbert jak gdyby nie chce, czy pokazuje, no, że babcia mu zaoszczędziła opowieść o zagładzie Ormian, a ja pamiętam sytuację, gdzie ktoś powiela stereotypy i wydawałoby się, że człowiek, który jest profesorem, powinien mieć krytykę źródeł, to źródło Babcia, Było bezkrytyczne. I to sobie, no właśnie tak, widząc, czytając ten wiersz, że to nie chodzi o to, że są różne babcie,
To tylko chodzi o ten moment, żeby nie idealizować opowieści, bo ona może nieść ze sobą czasami coś bardzo niedobrego, że podchodzimy bezkrytycznie do wiedzy, którą ktoś nam przekazuje, szczególnie do wiedzy tragicznej. To przejdźmy teraz do Miłosza, jeśli pozwolisz. I na samym początku jest tutaj wiersz, który chcę Państwu przeczytać i potem też Tomka zaprosić do refleksji nad nim, napisany we wtorek 23 lipca 2002 roku. Nazywa się Obecność. Kiedy biegałem boso w ogrodach nad Niewiarzą, było tam coś, czego wtedy nie próbowałem nazywać. Wszędzie, między pniami lip, na słonecznej stronie gazonu, na ścieżce wzdłuż sadu, przebywała obecność. Nie wiadomo czyja. Pełno jej było w powietrzu. Dotykała, obejmowała mnie. Przemawiała do mnie zapachami trawy, fletowym głosem wilgi, ćwirem jaskółek. Gdyby nauczono mnie wtedy imion bogów, łatwo poznawałbym ich twarze. Ale rosłem w katolickiej rodzinie, więc wkrótce zaroiło się koło mnie od diabłów, ale i świętych pańskich. Co prawda, czułem obecność ich wszystkich, bogów i demonów, jakby unoszących się wewnątrz jednej, ogromnej, niepoznawalnej istoty. Gdyby miała jakaś powstać na świecie antologia wierszy o transcendencji, arcydzieło transcendencji, o tym, co najtrudniej uchwycić językiem i słowem, z pewnością bym zamieścił ten wiersz. Nazywa coś, co jest najtrudniejsze do nazwania, jednocześnie w tak niezwykle prosty sposób, jakbyśmy od razu wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Obecność, wcale nie szczególne słowo. I wszystko, co mamy w języku, jako takim właśnie, czy języku poezji religijnej, czy innych doświadczeń, właściwie jest jakby o poziom niżej tej istoty, która właśnie jest tak niewzruszenie, tak wszechobojmująco, dlatego że nie jest nazwana żadnym przypinającym, nie wiem, skodyfikowanym jakimś systemie, językiem. Co myślisz o tym wierszu, Tomku? Myślę, że to jest bardzo trafne powiedzenie, że ten wiersz ma charakter transcendentalny. Ale w pewnym momencie jest w tym wierszu pewne przełamanie, gdzie Miłosz nie w formie krytyki, bo to byłoby za proste, nie w jego stylu, ale w formie sformułowania problemu. Mówiąc o tej obecności przez wielkie O, mówi nagle o tym, że
ale rosłem w katolickiej rodzinie. I ja w tym wyczuwam, nie jako ksiądz, ale jako chrześcijanin, który stara się być chrześcijaninem żywej wiary, że z tą pierwotną obecnością nazywaną przez Miłosza, którą każdy z nas odczuwa, każdy z nas doświadcza, może nastąpić jakaś kodyfikacja, może nastąpić jakieś tworzenie instytucji, która utraci tą obecność. Utraci tą obecność. To u starego Miłosza jest w wielu, wielu innych miejscach. Ja najlepiej znam ten traktat teologiczny, tam to jest najmocniej jeszcze powiedziane, ale myślę, że w tym właśnie jest siła poezji, że odsyła nas do tego pierwotnego doświadczenia. Do tego pierwotnego doświadczenia. Ja sobie przy tym wierszu Obecność jeszcze napisałem, że to jest wszystko przed. Że to jest wszystko przed. I no właśnie, nabyciem takiego czy innego języka religijnego, czy języka teologicznego, czy to będzie judaizm, czy to będzie islam, czy to będzie chrześcijaństwo, czy to będzie protestantyzm, czy to będzie katolicyzm, czy to będzie prawosławie, że no właśnie przed tym wszystkim jest obecność. I on o tym mówi. On o tym mówi językiem poetyckim, a zarazem językiem właśnie doświadczenia starego człowieka. Że stary człowiek sobie uświadamia, że tak, był wychowany w kościele czy wierze katolickiej. W tym traktacie teologicznym, przepraszam, że będę go wprowadzał, on tam daje takie powiedzenie, raz katolik, na zawsze katolik. To jest amerykańskie powiedzenie napięcia katolicko-protestanckiego, żeby nie przychodzić z katolicyzmu na protestanty, czy z protestantyzmu na katolicyzm, że się jest wiernym religii swoich ojców, czy swoich przodków. I to dla Miłosza był zawsze jak gdyby problem w jego życiu. Że on nie traktował religii tylko w kategoriach tego, że był ochrzczony. Zresztą znowu w tym traktacie teologicznym to jest ochrzczono poetę w wiejskim kościele i tak dalej. Tak? Ale tu jest coś jeszcze mocniejszego. Ja studiowałem filozofię i ten wiersz też dotyka czegoś, co w filozofii religii mówi się o dowodach na istnienie Pana Boga. Czy na przykład o zakładzie Pascala, czyli o tym, że warto być człowiekiem wierzącym, no bo jak się okaże, że Pana Boga to nic nie straciliśmy, ale jakbyśmy byli niewierzący, okaże się, że Pan Bóg jest, oj, to będzie niedobrze. I to jest zakład Pascala. Dodając jeszcze, bo zaraz cię poproszę, żebyś wiersz Zbigniewa Herberta przeczytał, ale dodając jeszcze słowo do tego, co powiedziałeś, to tak, ten wiersz jest niezwykle gościnny, to znaczy ta obecność jest taka wszechobujmująca również w tym sensie, że tam każdy znajdzie dach pod głową, niezależnie z jakiej religii, z jakiej kultury, z jakiego języka, z jakiego świata by przychodził, on będzie w tej obecności. To jest też, pomyślałem przez moment, jak Tomek mówił, przepraszam, że teraz taki zrobię resurs do ostatnich wydarzeń, którymi żyją media, ale jak przyglądałem się tej dyskusji na temat Imagine Lennona, że ktoś ją przypisał komunistom czy ideologii komunizmu, to sobie pomyślałem, że przecież takie było marzenie pierwszych chrześcijan i myślę, że takie jest zawsze marzenie pierwszych ludzi, którzy wchodzą w taki świat duchowy, bez granic, bez religii, bez podziałów. Tak, że coś jest, tak jak mówiłeś, Tomku, jest przed początkiem, prawda? Jest wszechobujmujące i dopiero potem my dalej zaczynamy, idąc, tworząc instytucje, tamte inne rzeczy, zaczynamy tworzyć te granice, okopywać się po różnych stronach. Ale takie było właśnie marzenie pierwszych chrześcijan. Oni byli w tym wirze tej obecności.
tylko. Zawsze kontekst jest ciekawy i ważny. Przypomnę jeszcze wcześniej, dlatego że ja się jeszcze zastanawiam, czy nie napisać tekstu, felietonu o wyczynie tego pana Przemysława Babiarza, dlatego że on kompletnie nie rozumie tego tekstu. Ten tekst jest jeszcze wcześniejszy, jak ktoś otworzy Księgę proroka Izajasza. I Izajasz był prorokiem, który mówił o czasach mesjańskich. Jak poczyta te sformułowania u proroka Izajasza o tym pragnieniu, jak przyjdzie Mesjasz, czyli będzie świat nie, że pokoju, ale że zwierzęta nie będą się zagryzały, tak, że człowiek nie będzie zabijał drugiego człowieka, to ja pomyślałem, że spłaszczenie tego przesłania Lenona do komentarza politycznego w jakiejś walce ideologicznej prawicy z lewicą czy odwrotnie, to jest absolutnie to, co ja nazywam redukcją transcendentalną. Że sprowadzenie po prostu wielkiego tekstu, który powstaje po wojnie w Wietnamie, który powstaje po walkach, które się toczyły, nie wiem, terrorystów irlandzkich i brytyjskiego państwa i to pragnienie po prostu utopijne. Dobrze, ale sprowadzenie tego wszystkiego do komentarza, że to jest komunizm. To Herbert, twój. Bardzo proszę. Ty musisz mi dać, bo ja tak. Nie mogę tutaj odczytać, proszę, nie ma sieci, wiesz? Mm-hmm. Tak, tak. Mm-hmm. I który fragment? No ten? Już, który tam są brewiarze na przykład, tak. Prawda? Ale nie tam, wiem, czy... ja miałem podany tylko fragment tego brewiarza. Jest kilka, więc ty masz te zielone zaznaczone. Te zielone. Ale wybierz, który... Brewiarz. Panie, dzięki Ci składam za cały ten kram życia, w którym tonę od niepamiętnych czasów, bez ratunku, śmiertelnie skupiony na ciągłym poszukiwaniu drobiazgów. Bądź pochwalony, że dałeś mi niepozorne guziki, szpilki, szelki, okulary, strugi atramentu, zawsze gościnne, niezapisane karty papieru, przeźroczyste koszulki, teczki cierpliwe, czekające. Panie, dzięki Ci składam za strzykawki z igłą grubą i cienką, jak włos, bandaże, wszelki przylepiec, pokorny kompres. Dzięki za kroplówkę, sole mineralne, wenflony, a nade wszystko za pigułki na sen. O nazwach jak rzymskie nimfy, które są dobre, bo proszę, przypominają, zastępują śmierć. Może przy tym pierwszy. Krzysiu. To pozwól, że ja jeszcze dodam do tego jeden brewiarz i wtedy... Bo on ma kilka części. Tak. Panie, obdarz mnie zdolnością układania zdań długich, których linia jak zwykle od oddechu do oddechu wydaje się linią rozpiętą jak wiszące mosty, jak tęcza alfa i omega oceanu. Panie, obdarz mnie siłą i zręcznością tych, którzy budują zdania długie, rozłożyste jak dąb pojemne, jak wielka dolina, aby mieściły się w nich światy, cienie światów, światy z marzenia, a także aby zdanie główne panowało pewnie nad podrzędnymi, kontrolowało ich bieg zawiły, ale wyraziste jak basso continuo, trwało niewzruszenie nad ruchem elementów, aby przyciągało je, jak jądro przyciąga elektryczny siłą elektrony, jak jądro przyciąga elektrony siłą niewidocznych praw grawitacji. O zdanie długie, tedy modlę się. Zdanie
lepione w mozole, rozległe tak, by w każdym z nich znalazło się lustrzane odbicie katedry, wielkie oratorium, tryptyk, a także zwierzęta, potężne i małe, dworce kolejowe, serce przepełnione żalem, przepaście skalne i bruzdę losów w dłoni. Takie są brewiarze Herberta, które z jednej strony wskazują na ton tego tomu, który, jak już żeśmy zapowiadali na początku, on jakby schodzi do spraw codziennych. To jest też bardzo ciekawe u nich obu, że w obliczu chwili ostatecznej rzeczy najmniejsze zaczynają mieć dla nich największą wagę. Niewielkie. Herberta możemy wcześniej kojarzyć z wielkimi tematami, wielkim tonem podniosłym, pana Cogito. A tutaj węflony, kompresy, małe drobiazgi, drobnica właśnie ten, znowuż ten tył Tygodnika Powszechnego, tył zeszytów literackich, Odry. Jakby to się stawało najważniejsze. I drugi, a jednocześnie ta modlitwa o zdanie długie, bardzo ciekawe. Znaczy, jakbyśmy wracali do tej refleksji o obecności Miłosza, objąć jak najwięcej. Zdanie, które nikogo nie wyklucza, żadnych zwierząt, żadnego drobiazgu, niczego. Znaleźć taki język, takie słowo, które wszystko obejmuje. Obecność. O to idzie modlitwa Herberta. Na koniec. Żeby nikogo nie pominąć. Niczego nie pominąć. Najmniejszych, najmniejszego. I nie znajdziecie Państwo, nie znajdziemy w tych tomach wierszy, właśnie nawet u Herberta, co jest niezwykłe, nawet już mitologii antycznej prawie nie ma w tych tomach. Jakby odchodzi cały ten świat, którym tak mistrzowsko opowiadał wcześniej, czy zgłębiał świat. Zatrzymuje się przy tych rzeczach, wydarzeniach, które są gdzieś najbliżej tego łóżka szpitalnego. I tej ostatecznej chwili, w której za chwilę przejdzie na drugą stronę, do drugiej przestrzeni. Jakby tego najmniejszego bał się przeoczyć. Ten wiersz się nazywa Brewiarz. Ma kilka swoich części. I tak się składa, że ja od 40 lat codziennie odmawiam brewiarz i brewiarz jest częścią mojego życia. I kiedy przeczytałem w tej chwili ten fragment, to widzę, jak Herbert zastosował znowu klucz do tego, co jest jak gdyby leży w szpitalu, bo to tak trzeba bardzo wyraźnie, walczy o zdrowie, walczy o życie. Brewiarz to jest codzienne doświadczenie. To są psalmy, które mają 3000 lat. Odmawiane cały czas, to jest poezja. To jest wielka poezja światowa. My w Polsce nie mamy takiego doświadczenia traktowania psalmów, jak mają nawet współcześni Żydzi. Psalmy dla nich są od popkultury i wielu piosenek, które są parafrazami psalmów, do wielkiej poezji metafizycznej i wielkiej literatury, bo to jest część historii Izraela. I teraz do czego zmierzam, że taka jest kilkusetletnia tradycja odmawiania brewiarza, że ten tekst poetycki, obojętnie jak on leci, to do niego włącza się codzienność, bo to jest modlitwa. I Herbert tutaj bardzo dobrze zrozumiał istotę brewiarza.
że właśnie to jest codzienność. Nie tylko moja, że ja odmawiam ten brewiarz, naprawdę odmawiam, ale również jak ktoś prosi o modlitwę, czy pamięć o innych ludziach, taka modlitewna, czy nawet o sobie, ona jest włączana w ten tekst. I druga rzecz, ja też tak dotknęły mnie te słowa o zdaniach. I znowu króciutka opowieść. Nas młodych dominikanów uczył profesor Klemens Szaniawski, wielki polski logik, metodolog, ten profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który w czasach pierwszej Solidarności został wybrany rektorem. I to jest w historii Uniwersytetu Warszawskiego jedyny rektor, który nie wszedł na urząd, bo władza komunistyczna nie wyraziła zgody, żeby był rektorem. I to był wielki polski filozof, metodolog, logik, który uczył nas metodologii nauk. I on prowadził te zajęcia bardzo tak na przedłużeniu matematyki, różne zdania formułował w języku matematycznym. Nie wchodzę w kontekst, w pewnym momencie żeśmy go zapytali, panie profesorze, czego pan chce nas nauczyć, młodych dominikanów, że takie matematyczne wzory nam to do niczego nie będzie potrzebne. I on powiedział jedną rzecz, bracia, abyście potrafili jasno i wyraźnie uzasadniać to, co chcecie powiedzieć. I proszę teraz przełożyć na te fragmenty o zdaniach, że poezja nie musi być jasno i wyraźnie, ale poezja jest językiem innego typu niż ten logik chciał, żeby młodzi ludzie, którzy będą, nie wiem, kaznodziejami, filozofami, teologami, żeby mówili jasno i wyraźnie i mało i uzasadniali to, co chcą powiedzieć. Poezja, i tutaj w tym fragmencie ja to tak odbieram, jak gdyby uczy języka i zdań. Znaczy uczy, to może nie jest dobre słowo, ale po prostu Herbert o tym mówi, że mu na tym zależy. To jest to, że poeta zawsze chce wyrazić w słowie i w języku przez analogię to, co malarz chce wyrazić poprzez barwy. To, co kompozytor chce wyrazić poprzez muzykę, którą tworzy. I tak to rozumiem. To z tego, co powiedziałeś, teraz wybieram trochę inny wiersz Miłosza, który myślę odpowiada Herbertowi na tą potrzebę porządku zdania, że te główne dominuje nad podrzędnym i że to wszystko musi być, ona ma być duże, jak możliwie jak największe, jak najpojemniejsze, ale musi też być dobrze skonstruowane, musi się trzymać kryształowej konstrukcji wewnętrznej. I Miłosz 20 listopada 2002 roku pisze taki wiersz: w Wilnie kwitną bzy. Amfiteatralne ławy w sali prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej, Draugas, Leszek Rabe i Miłosz wracają o świcie z nocnej popijawy. Na Uniwersytecie Burdy Młodzieży Wszechpolskiej, która domaga się, żeby dostarczano do sekcji również trupy żydowskie, a nie jak dotychczas tylko chrześcijańskie. Policja oblega dom akademicki przy Bufałowej Górze i studenci oblewają ją z góry wodą z hydrantu. Wedle prawa rzymskiego nastiturus pro jam nato habetur quotiens de commodis eius agitur. Czyli ten, kto ma się urodzić, jest uważany za już urodzonego, odkąd dba się o jego potrzeby. Bzy pachną we wszystkich ogrodach miasta. Uważaj, Miłosz, według Tomasza Zakwinu, w tym, co piszesz, powinny być integritas, consonantia, claritas. Miłosz tutaj, zresztą oni obaj, to jest też bardzo ciekawe, Herbert też będzie często w tych ostatnich wierszach powracał do Lwowa.
I właściwie po raz pierwszy w swojej poezji w ogóle użyję słowa imienia miasta Lwów. Wcześniej w wierszach pisał o tym, ale pomijał samo to słowo. A tu jest Wilno. Mówię o Miłoszu teraz, ale wcześniej mówiłem o Herbercie, że Miłosz też będzie powracał oczywiście do Wilna i powracał do Tomasza Zakwinu i do tej trójcy, która budowała ten kryształ, prawda, wyrazu również jego poezji, którą wziął na warsztat, czyli taka integralność, całościowość, właśnie ta tęsknota Herberta za długim zdaniem, za formą, która obejmuje całość, jest integralna. Powiedzielibyśmy holistyczna też w jakimś sensie. Że jest konsonantia, czyli jest tam harmonia. Jest wprowadzenie zestrojenia bardzo różnych elementów w harmonię. Takie słyszenie różnorodności, wielogłosowości świata, które jednak nie poprzestaje na polaryzacji, tylko stara się połączyć to tkanką łączną, kompozycją, zestrojeniem, rodzinną Europą. Są różne kraje, narody. Nikt tego nie kwestionuje. Niezależnie od tego, jakie byśmy mieli marzenia, czy jako pierwsi chrześcijanie, czy jako komuniści, czy jako buddyści, ale jesteśmy w takim momencie historii i szanujemy różnorodność, szanujemy prawo do suwerenności, szanujemy swoje państwa, granice, ale rodzinna Europa to jeszcze jest taki poziom metafizyczny, jakiegoś zestrojenia w innym wymiarze całości. I claritas, świetlistość, prawda, jasność. No, ale co ja będę to tłumaczył Dominikanowi? Krzysiu, Tomasza Zakwinu. Przypomnij mi, ty kończyłeś Poznański Uniwersytet, tak? Tak, tak. Poznański Uniwersytet jest jedynym uniwersytetem w Polsce, wliczając w to Uniwersytet Wileński, o którym mówi tutaj Miłosz przedwojenny, i wliczając w to Uniwersytet Lwowski, który wziął się, jakby to powiedzieć, za barki z przedwojennym antysemityzmem na uniwersytecie. I to, co Miłosz tu pisze jako stary człowiek, przypominając sobie swoją młodość, że były burdy na Uniwersytecie Młodzieży Wszechpolskiej, która domaga się, żeby dostarczono do sekcji, chodzi o sekcję zwłok, również trupy żydowskie, a nie jak dotychczas tylko chrześcijańskie. Kiedy ja to przeczytałem w książce wydanej chyba w zeszłym roku, najwyżej dwa lata temu, o antysemityzmie na Uniwersytecie Poznańskim, to mi resztka włosów stanęła dęba. Ja nie wiem, czy Państwo dobrze rozumieją, co on tutaj powiedział. Że było praktyką, że wydziały lekarskie uniwersytetów przeprowadzali studenci sekcję zwłok i przeczytałem to bardzo prosto, że dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Poznańskiego napisał do rabina, żebyście nam przysyłali żydowskie zwłoki, bo nie zgadzamy się, żeby studenci Żydzi pracowali na trupach chrześcijańskich. Miłosz po tylu latach pokazuje, jaki to był dla niego, jak on niósł ten problem. Potem odkryłem, że to nie był problem w ogóle Polski, żeby było jasno, żebyśmy nie tylko mówili o antysemityzmie polskim. To było bardzo silne w Wiedniu, w Austrii. Ten typ absurdu i ten typ antysemityzmu. Uniwersytet Poznański miał taki promil studentów żydowskich. Ale w Wilnie, we Lwowie, w Krakowie, w Warszawie było dosyć dużo. Proszę zobaczyć, jak on po tylu latach, przecież to są czasy przedwojenne, jak on niósł w sobie ten rodzaj absurdalności i
jak wraca do tego swojego Wilna, to też pamięta tą najczarniejszą kartę po prostu, która tam miała miejsce. To już nie chodzi o getto ławkowe, bo to jest jeszcze silniejsze. Jeszcze silniejsze. Że nie można sekcji zwłok robić, trzeba ją robić w związku z wyznaniem. To teraz oddamy głos Zbigniewowi Herbertowi, ale też chyba jednemu z najpiękniejszych dialogów poetyckich, jakie nie tylko w tych dwóch tomach się przytrafiają, ale zresztą posłuchajcie Państwo, od razu usłyszycie, kogo tutaj Herbert przywołuje. W mieście. W mieście kresowym, do którego nie wrócę, jest taki skrzydlaty kamień, lekki i ogromny. Pioruny biją w ten kamień skrzydlaty. W moim mieście dalekim, do którego nie wrócę, jest ciężka i pożywna woda. Kto raz ci kubek z taką wodą poda, mówi, raz tu jeszcze wrócę. W moim mieście, którego nie ma na żadnej mapie świata, jest taki chleb, co żywić może. Całe życie czarny jak dola tułacza, jak kamień, woda, chleb, trwanie wiesz o świcie. I rok 1937. Miłosz pisze w mojej ojczyźnie. W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne. Chmury szerokie, rozdarte, cudowne. Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. I płytkich wód szept w jakimś zmroku ciemnym. I dno, na którym są trawy cierniste, mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień, cyranek świsty w górze porywiste. Śpi w niebie moim to jezioro cierni. Pochylam się i widzę tam na dnie blask mego życia. I to, co straszy mnie, jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni. Myślę, że Herbert, pisząc ten wiersz w mieście, przywoływał z pamięci wiersz Miłosza, że go znał na pamięć, utrzymując go w takim rytmie, i w takim kształcie. Jest to nawet, myślę, piękniejszy gest wobec Miłosza niż wszystkie dedykacje, które mógł pozostawić mu. Tak zestrzelić ze sobą wiersze. Kiedy tego wiersza Miłosza się słucha, to bardzo często nawet trudno uchwycić, tu data jest ważna, prawda? On, kiedy on pisze w mojej ojczyźnie, do której nie wrócę. Herbert pisze, że miasta, którego nie ma. Mówimy już o jakimś metafizycznym istnieniu przestrzeni, że Miłosz ten wiersz pisał na emigrację. On go pisał w Warszawie. Dla niego wyjazd z Wilna do Warszawy był taką emigracją już wtedy. Chociaż nie przekraczał żadnej granicy, jadąc z Wilna do Warszawy w 1937 roku. Jak czytałem ten wiersz, to pomyślałem sobie o idealizacji dzieciństwa.
ale też i o pamięci miejsca, ale nie tylko o tęsknocie, ale również o świadomości, jak tu pada, kamień duchowy i coś, co dobrze znamy, o utracie ojczyzny. Proszę zobaczyć, że to doświadczenie utraty ojczyzny, szczególnie mocne w XIX wieku, po jednym, po drugim powstaniu, stąd powstawała wielka polska literatura z Adamem Mickiewiczem włącznie. Ale ja sobie wtedy przypomniałem, ja nie jestem bardzo muzykalny, ale Polonez Ogińskiego, nazywany Utrata Ojczyzny. I wtedy sobie pomyślałem, że to jest taki proces, który zupełnie z innej geograficznie części, kiedy byli porywani ciemnoskórzy Afrykańczycy i przewożeni przez ocean, żeby pracować i być niewolnikami w Ameryce. Wyrwani absolutnie ze swojej kultury, ktoś powie prymitywnej, pierwotnej i tak dalej. Ale to jest doświadczenie, które właśnie bardzo silnie uświadomił mi w pewnym momencie czeski teolog Tomasz Halik, mówiąc o tym, że kiedy tak porywało się ludzi, to ich ciała żywe, oni sami, byli kilka tysięcy kilometrów od domu, ale ich duch został w Afryce. Dlatego, że ten duch nie jest w stanie w ciągu 2-3 tygodni jak gdyby zaaklimatyzować się zupełnie w innym miejscu. I proszę zobaczyć, że w języku polskim właśnie mówiąc o takiej krainie dzieciństwa, mówimy już dzisiaj Dolina Issy. Właśnie miłoszowskim językiem. Jeśli Państwo pamiętają, jak ten film się pojawił w takim mrocznym czasie stanu wojennego, Dolina Issy. I myślę, że to łączy Herberta z Miłoszem, to znaczy wyjazd z ojczyzny, ale nie w rozumieniu geograficznym, bo to jest oczywiste, ale właśnie w takim rozumieniu jakby utraty tego, co było istotą tego ich nasiąkania. To nie jest zwykła emigracja. I właśnie dlatego, jak zestawiłeś te dwa wiersze, to jest właśnie to, tak, że można mówić o idealizacji dzieciństwa, ale to nie chodzi o geografię. Ja mieszkałem w Lublinie, to też jest magiczne miasto. Tak? To też jest magiczne miasto, chociaż nie utracone. Jak przychodzicie tutaj Państwo do nas, to na ganku czytacie Bieda temu, kto wyrusza i nie powraca, z Oskara Miłosza. I myślę, że dla nich obojga ta kwestia powrotu, znalezienia się na linii powrotu, nie w takim dosłownym sensie, jak Tomasz mówi, właśnie geograficznym, tylko bardziej metafizycznym, to znaczy pracy nad powrotem do utraconego, czy zachowaniem utraconego, znalezieniem sposobu na zachowanie utraconego miasta, którego już nie ma, no bo wiadomo, że tego Lwowa herbertowskiego już nie ma, prawda? Czy ojczyzny, do której nie wrócę, w takim sensie nie znajdę się, nie pokonam tej rzeki heraklitejskiej, prawda? W takim sensie, żeby być dokładnie tak jak wtedy, prawda, że już wszystko będzie, z jednej strony czas to zabiera, zmienia, los nas pcha do emigracji, do podróży, do przekraczania granic, do wyjazdu. W takiej wizji miłoszowej naszych dziejów kulturowych, to żeśmy kilka wieków spędzili właśnie na wyjściu, na eksodusie,
na wygnaniu, na paradygmacie wygnania. Wyjścia ze wsi do miast, wyruszenia za chlebem, deportacji, migracji, budowania nowego świata, nowych metropolii, wykorzenienia po to, żeby stać się obywatelami świata, zostawiając za sobą prowincje, małe ojczyzny i inne rzeczy. I w jego obrazie, i myślę, że tu się z Herbertem właśnie spotykają, jeżeli idziemy dalej do przodu, ale po kole, kiedy wizja tej podróży nie jest horyzontalna, jest kolista, to zaczynamy wracać. To nie chodzi jakby o cofanie się do tyłu. Wręcz przeciwnie. Dążenie do przodu jest powrotem. Jest na linii powrotu. I że my jesteśmy... Ten moment, kiedy Miłosz tutaj przyjeżdżał i kiedy żeśmy pierwsze rozmowy z nim prowadzili, my żeśmy o tym nie wiedzieli, ale on widział nas jako powracających. Nam się wydawało, że my jesteśmy w nowym świecie, że budujemy nową Polskę po 89 roku, że wszystko jest nowe i tak dalej, idziemy do przodu. A on na nas patrzył jako na powracających. Takiej swojej wizji właśnie zataczania jakiegoś kręgu. Więc w tym też jest zadanie i że to właśnie im na starość, że starość ich, że te późne wiersze są właśnie świadectwem, obaj temu dają świadectwo powracania, jakby stróżowania powrotowi, pracy nad powrotem. Że to jest bardzo silne. Krzysztof mówi o podróży, która nie ma tylko znaczenia geograficznego. To jest jedna z najstarszych tradycji dominikańskich. Ja tu się nie dałem sprowokować, żeby, kiedy Miłosz mówi o świętym Tomaszu, żeby zająć się świętym Tomaszem, bo w tradycji dominikańskiej intelektualnej święty Tomasz oczywiście odgrywa bardzo ważną rolę. Dało się skusić, kiedy rozmawialiśmy o świecie, poema naiwne. Tak. Ale my jesteśmy zakonem od samego początku kaznodziejskim. I święty Dominik, nasz założyciel, miał takie pragnienie, ażeby pójść na krańce świata. I to pragnienie przez 200-300 lat było realizowane. Dominikanie szli do Indii, na koniec Rusi. No ale przyszedł taki Mikołaj Kopernik, który udowodnił, że świat nie ma krańców, bo jest okrągły. I jak się wyjdzie z jednego miejsca, to wróci się w to samo. I wtedy Dominikanie musieli jak gdyby przeanalizować, co to znaczy krańce świata. I wycofali myślenie geograficzne i stwierdzili, że krańcem świata, czyli rzeczą daleko ode mnie się znajdującą, ale też i też sytuacją, kiedy no, to nie jest wymiar geograficzny, jest drugi człowiek. Mieszkający ze mną, mój współmałżonek, sąsiad, że ta wizja głoszenia Ewangelii na krańce świata to jest odkrycie najbliższego człowieka. I to proszę zobaczyć, jak gdyby zupełnie na innych falach, ale to jak gdyby w tym myśleniu o tym, że podróż nie ma wymiaru geograficznego tylko, to się gdzieś ze sobą spotyka. I to jest dla mnie ciekawsze, powiem jako herezję dla moich braci, niż nawet studiowanie świętego Tomasza z Akwinu. Bo to jest system zamknięty. Nie chcę wchodzić w to. Wojtek jest specjalistą od Tischnera, co ksiądz Tischner mówił na temat tomizmu. Dominikanie tego do dzisiaj nie znoszą. Ale Tischner miał rację. No, pokazywał takie pierwiastki totalitaryzmu w koncepcjach tomistycznych. Oczywiście.
ja to wielokrotnie, czy jak z Wojtkiem występowałem, pokazywałem napięcie między ojcem Albertem Krąpcem a Tischnerem, kiedy wyszła wielka książka, podręcznik Ja człowiek Krąpca. Myśmy mówili ja Krąpiec, ja jak zmarł ojciec Albert Krąpiec, to napisałem, znak mnie poprosił o wspomnienie o ojcu Krąpcu, bo z nim mieszkałem. I coś mnie tknęło i poszedłem do biblioteki, akurat znalazłem miesięcznik znaku, gdzie był Tischnera krytyka tego podręcznika Krąpca. To tu już Państwo pozwolą, że nie będę cytował, jakich inwektyw używał Krąpiec, bo się okazało, że tam był egzemplarz przez niego podkreślony. Słowo głupek było najlżejszym słowem. Wracamy może teraz do Miłosza. Boję się, żebyśmy nie pominęli tych najpóźniejszych, ostatnich wierszy, do których zmierzamy. Ale posłuchajcie Państwo takiego wiersza, nazywa się Żywotnik. Niezbyt rozumny, ale wyznaczony, żeby swój język rodzinny uświetnił. Pewnie za sprawą specjalnej ochrony wiek zatracenia i zagłady przeżył. Igraszka losu, który się otwiera tylko stopniowo, jak gdyby gra w karty. Nie oczekiwał rozgłosu ni berła, ani że dotknie strun królewskiej harfy. Pobożne dziecię, zabobonny chłopek i prostoduszny miał zostać do końca. Jego naiwność czytali na opak, choć była śmieszna i zawstydzająca. W rejestrze plemion był Polak litewski, mieszkaniec baśni pogańskich i mitu. W dzieciństwie słyszał starodawne pieśni. Nie wiedząc o tym, uczył się sanskrytu. Dymiła wojną porażona ziemia. Mówiono wtedy, że ból nas oczyści. Zazdrościł innym czystego sumienia i wiary w triumf narodowej misji. Cierpiał i myślał, że cierpi za mało. Szedł korytarzem w nieruchomym tłumie. Wielu z nich jego pamięci żądało. Czuł wstyd, że żyje i więcej rozumie. Można rzec o nim, że podziwiał ludzi albo ich kochał, co pewnie jest jedno. Bo ostatecznie dla kogo się trudził, skoro odrzucał abstrakcyjne piękno? W swoim myśleniu, nieco pogmatwany, zgłaszał swój udział w rozmowie pokoleń. Bardzo potrzebni są tacy szamani. Bez ich mamrotań, co począłby człowiek? Trwało wznoszenie ogromnej katedry. Z westchnień, okrzyków, hymnów i lamentów. Na dom dla wszystkich, wiernych i niewiernych. Na poskromienie prymitywnych lęków. Inaczej mówiąc, wierzył, że są wagi albo i miary ostatniego sądu. Kiedy ukaże się nareszcie nagi, bez udawania i światopoglądu. Bawił się później nadzieją kompensat za to, że stary, głuchy i kulawy, poszukiwania sensu nie zaprzestał. I nie chciał żyć z samej tylko wyprawy. I nie chciał żyć z samej tylko wprawy. A dużo było niezrozumiałego. Choćby dwoistość rządz
i aspiracji. Ostatnim słowem stało się dlaczego. Zanim świadomość i pamięć utraci. Żywotnik. Jedną rzecz chciałbym tylko tu podkreślić z tych 12 strof. To fakt, tu się pojawia jeszcze w innych wierszach z tego tomu wcześniej, już również taka wierność, inna wierność Miłosza, to znaczy wierność ludziom, których zostawił tutaj. W którymś momencie poeta idący za głosem Daimoniona w świat, patrzący wtedy na to jako zadupie, zaścianek, prowincję, nawet Wilno dla niego było takim zaściankiem wtedy, chciał zwiewać do świata. Ale niezwykłość drogi Miłosza polegała na tym, że i tu jeszcze inny sens powrotu u niego się pojawia, że po to zdobywał ten kunszt słowa po świecie, żeby wrócić i dać ludziom stąd mówić, przemówić, dać im świadectwo, dać im obecność, że przyjeżdżając tutaj do Krasnogródy, miał takie poczucie, że nie ma to być muzeum noblisty, tylko miejsce, w którym pamięta się ludzi tu żyjących. Daje się im, jakby dawał nam ich do ręki, do rąk, pod opiekę. Stąd w tej opowieści na górze jest obok jego losów, jest wystawa Silva Rerum i opowieść o rodzinach krasnogródzkich. Rzadko znajdziecie Państwo na świecie takie miejsce noblisty, w którym na równych prawach istnieje on i sąsiedzi z wioski. A tak jest w tym wierszu też. Jakby ta świadomość, że ten późny wiersz, tu już nie ma tego rozróżnienia. Wielu z nich jego pamięci żądało. Czuł wstyd, że żyje i więcej rozumie. Ale ten wiersz dla mnie też oddaje pewien tragizm starości. Miłosz miał ten dar, że do końca życia miał używalność rozumu. Kiedy czytam te ostatnie słowa, ostatnim słowem stało się dlaczego, zanim świadomość i pamięć utraci. Dwa przykłady. Właśnie profesora Jana Błońskiego, który umierał jako roślinka. Był człowiekiem, który w ostatnich latach swojego życia przestał funkcjonować rozumowo, intelektualnie. Jego starość wyglądała zupełnie inaczej. Drugi przykład profesora Jerzego Kłoczowskiego. Wielki polski historyk, który w ostatnich latach swojego życia bardzo pięknie to opisał właśnie w poezji, bo język poezji to oddaje jego syn Janek Kłoczowski. O tacie, który odchodzi jak gdyby w cień, odchodzi w jakąś chmurę. I ja sobie to przy tym wierszu uświadamiam, tak, że jeśli mówimy o poezji starych poetów, to oni obaj mieli ten dar, że w wieku starszym, czy jak Miłosz bardzo starym, mogli dokonać pewnej refleksji z pełną, brutalną świadomością, zanim świadomość i pamięć się utraci. To bardzo ważne, że to przywołałeś, że mamy ten dar ludzi, którzy już są na
na progu drugiej przestrzeni i ciągle piszą. I ciągle zapisują. Jakby w pełni świadomości, takiej świetli, w pełni claritas. Herbert, starość. Wszystko to wiedziałem znacznie wcześniej. Zatem lepiej wątki wiązały się logicznie, to znaczy lepiej. Ten sam kot szuszu wygrzewa się między łydką a udem. Ten sam sen. Połów myszy, zdobycie wieży, niepotrzebne mi są żadne pamiątki. Rzeczywistość obraca się wolno w żyłach, przed zamkniętymi oczami. Wiem, że to on zdradził. Niepotrzebne mi są rozwinięcia tematu, ponieważ wszystko się powtarza. Teraz jest lepiej. Nie jestem ciekaw. Dla mnie, jak czytałem ten wiersz ponownie, te słowa, że wszystko się powtarza. Ja kiedy byłem młodym człowiekiem, bardzo młodym w szkole średniej, pamiętam taką wyprawę z duszpasterstwem szkół średnich z ojcem Janem Górą. W okolicach Jeziora Rożnowskiego idzie grupa młodych ludzi, to jest okolice stanu wojennego, no w stanie wojennym. Spotykamy starego człowieka, którego rodzina wyniosła z domu, siedział na ławce przed domem, sparaliżowany, widzi młodych ludzi, myśmy się przy nim zatrzymali. On nam mówi takie zdanie, ja pamiętam do dzisiaj. Starość nie radość, młodość nie wieczność. Czyli świadomość, bo to jest to samo u tych poetów, o których dzisiaj rozmawiamy, że oni nie kokietują młodości. Oni sobie zdają sprawę, że czas upływa, że są jak gdyby w innym miejscu. I to jest coś takiego, co ja wrócę do tego naszego jeszcze ojca Floriana, który ma 93 lata, że jak go bliżej poznałem, mieszkam tam 4 lata, to sobie uświadomiłem, że jest takie powiedzenie, że starość się Panu Bogu nie udała. A ja patrząc na niego, wiem, że starość w jego przypadku Panu Bogu się udała. I trochę czytając starego Miłosza, bo on był o te 20 lat starszy od Herberta, to też mam takie stwierdzenie, że w jego przypadku starość Panu Bogu się udała. I dwa ostatnie z ostatnich wierszy, które ta ręka przypadku, jakbyśmy powiedzieli, bo alfabetycznego, usadza Herbertowi na koniec. Ale to rzeczywiście jest jego ostatni wiersz. Tkanina. Burni ci wąskie palce i krosna wierności. Oczekiwania, ciemne flukta, więc przy mnie bądź, pamięć krucha, udziel swej nieskończoności. Słabe światło sumienia, stuk jednostajny, odmierza lata, wyspy, wieki, by wreszcie przenieść na brzeg niedaleki czółno i wątek osnowy i całun. Właściwie jedno słowo, bo to jest wielki wiersz. Kiedy była pandemia, COVID, byliśmy zamknięci, coś było trzeba robić, ile można czytać. Obejrzałem wszystkie odcinki tego filmu na Netflixie o Wikingach.
I teraz to dla mnie jest ten klucz, tak? To znaczy na czółnie odpływające ciała zmarłych ludzi. Nie tylko stosy, na których palono, ale właśnie odpływające w zaświaty. I to doświadczenie, które tutaj, kiedy Herbert mówi o tkaninie, życie ludzkie, jakby porównane do tkaniny, ale też to odpływanie w zaświaty. Tomasz Halik, którego bardzo cenię, którego ze wszystkimi książkami, które były wydane w Polsce, stałem, część sam wydawałem jako wydawca, wydał taką książkę, która trochę jak gdyby zaniknęła, może dlatego, że była wydana przez bardzo konfesyjne wydawnictwo Świętego Jacka. Ta książka się nazywa Przenikanie Światów. To jest opowieść o pięciu wielkich religiach. Chrześcijaństwo, islam, buddyzm, judaizm, konfucjonizm. I to jest bardzo ciekawie skonstruowana książka, bo mówi o takich podstawowych elementach egzystencjalnych. Narodziny, śmierć, ślub, kobiety, pogrzeb, kuchnia, w tych pięciu religiach wielkich. I mówi o przenikaniu światów. Mówi o doświadczeniach, tak jak tutaj u Herberta, przychodzenia w tamten świat. Warto przyglądać się, jak inne kultury, jak inne religie, tu wracam do tych Wikingów, którzy funkcjonowali 1400-1200 lat temu, jak to, o czym mówimy, czyli o doświadczeniu metafizyki, ale egzystencjalnym doświadczeniu, jak gdyby innego świata. No właśnie to czółno. To czółno, które po prostu odpływa. Które pracuje przy tkaniu, prawda? Z jedną i w drugą stronę. Tak. Tak jak na tym obrazie, Giorgione, widzicie Państwo ten most pomiędzy burzą a tym światem życia i rodzenia się życia. On nie ma poręczy, jest takim mostem, który prawdopodobnie jest tym mostem ostatnim, o którym wierzono, że jest na tyle szeroki, na ile żeśmy dobra zebrali w życiu. Im mniej go mamy, tym on jest węższy. I nie ma żadnej poręczy, nie ma żadnej podtrzymki. To pozwolę sobie na małą anegdotę po tych dwóch godzinach, bo właśnie podwójne znaczenie słowa czółno, które tutaj żeśmy odczytali. Ja się przyjaźniłem z panem Robertem Gemblem. To był Amerykanin, który prowadził wydawnictwo Media Rodzina, wydał całego Harry Pottera. I on, jeździliśmy razem na targi książki do Frankfurtu. On się uczył całe życie polskiego i mówi w pewnym momencie do mnie: słuchaj, co ma seks do dworca kolejowego w języku polskim? Ja mówię, nie rozumiem cię, Bob. A on mi mówi, że jest pociąg płciowy i pociąg, który wjeżdża na stację. Ja wtedy zrozumiałem, jak cudzoziemiec się może każdy z nas uczyć języka, że jest to samo słowo, ma kompletnie inne znaczenie. I tu jest mowa o tym czółnie. Mi się to w tym momencie przypomniało. Tak? Pociąg płciowy i pociąg, który wjeżdża na dworzec kolejowy. Czasami my nie zwracamy uwagi na tą wieloznaczność słów w języku, a ktoś, kto się uczy języka, nagle mu to coś mu tu nie gra. To zanim przeczytamy ostatni wiersz, z którym chciałbym Państwa zostawić już, i może Tomku już byśmy go nie komentowali po, ale chciałbym chwilę porozmawiać o czymś, bo właściwie nigdy nie rozmawiamy, o zbawieniu. Bo możemy mówić wiara, niewiara, wierzący, niewierzący. Miłosz uważał, że to jest w ogóle dar. On akurat ma dar wiary, ale cenił Gombrowicza, który tego daru nie miał. I nawet czasem mówił w Ziemi Uller, opisał, że wolałby może mieć tylko ten jakby kręgosłup etyczny. Ale miał dar wiary. Ale jeżeli mamy w życiu horyzont zbawienia,
to chyba inaczej żyjemy. Jakoś inaczej sobie te sprawy układamy. To znaczy nie chodzi nam już o ułożenie ich po tej stronie. I wykazanie tego, co ten świat nasz tutaj tak bardzo ceni i tego możliwie wysokiego pomnika, którym sobie tutaj ułożymy, bo on po tamtej stronie już nie ma żadnego znaczenia. Inne rzeczy mają znaczenie. Zupełnie, że to jakoś inaczej ustawia wektor naszego życia. I to nie chodzi o to, czy ktoś jest religijny, czy nie. Chodzi właśnie o takie życie ze świadomością, że w którymś momencie ręce odpadają od wiersza i coś innego się zaczyna. O zbawieniu. Zbawiony dóbr i honorów, zbawiony szczęścia i troski, zbawiony życia i trwania, zbawiony. Krzysiu chciał, żeby nie komentować, ale ja Państwu powiem, że jako kaznodzieja unikam słów, które są dzisiaj niezrozumiałe. I takie słowa jak objawienie, zbawienie nie docierają do ludzi dzisiaj żyjących, tak jak docierały do czy Miłosza, czy Herberta, czy ludzi sprzed jednego, dwóch pokoleń. I mam z tym problem. W tym wierszu to słowo zbawiony to znaczy pozbawiony. Pozbawiony dóbr i honorów, pozbawiony szczęścia i troski, pozbawiony życia i trwania. Aż do ostatniego wersu. Tak, aż do ostatniego wersu. Ja miałem tą przyjemność, że spotkałem jeszcze innego bardzo starego człowieka, Zygmunta Baumana. Prowadziłem z nim spotkanie, rozmowę w czasie Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie z młodymi ludźmi. I Zygmunt Bauman pod koniec był bardzo starym człowiekiem, ale właśnie tak jak Miłosz, dobrze po 90. W pewnym momencie wprowadzał pewne słowo, a był człowiekiem też areligijnym, żeby było jasne. Wprowadzał pewne słowo, które w pierwszej chwili Państwa zaskoczy, ale muszę wytłumaczyć jego, w jego rozumieniu. Wprowadzał słowo selekcja. I to nie chodziło o selekcję w sensie selekcji w czasie II wojny światowej i tak dalej, tylko chodziło o to, że mamy pozbywać się rzeczy niepotrzebnych w naszym życiu. I to jest w tym wierszu i to jest u starych ludzi, którzy widzą, że wiele rzeczy, nawet i wiedzy, człowiekowi jest niepotrzebne. I w tym sensie powołam się raz jeszcze na ten początek traktatu teologicznego, kiedy Miłosz mówi, że młody człowiek takiego traktatu nie napisze. I to jest jak gdyby, no nie, że mój komentarz, tylko ja nie używam słowa zbawiony, wolę obrazami opowiadać. A oni jeszcze używali, bo byli ludźmi klasycznego języka, klasycznego wykształcenia, historii religii w sensie klasycznym. Dzisiaj gdybym używał języka religijnego, zbawiony, objawiony, to bym usłyszał to, co święty Paweł, posłuchamy cię innym razem po prostu. Ja przez moment, i za to Państwu chcę bardzo podziękować, poczułem obecność.
tej przestrzeni. Bardzo pięknie z Tomaszem Dostatnim Państwu dziękujemy. Dziękuję bardzo.